Cześć, witajcie! Dziś polska premiera nowych smartfonów Realme. Realme 11 Pro i Realme 11 Pro Plus. Zapraszam Was na ich premierowy przegląd. Realme 11 Pro oraz Realme 11 Pro Plus to bliźniacze bardzo blisko spokrewnione konstrukcje, wyposażone w wyświetlacze AMOLED o zagiętych bokach oraz przekątnych 6,7 cala i rozdzielczościach Full HD+, a także o częstotliwościach odświeżania obrazu do 120 Hz i dotyku 360 Hz. Oba smartfony bazują na procesorach MediaTek Dimensity 7050 i mają podekranowe czytniki linii papilarnych. Oba mają też głośniki stereo z Dolby Atmos, Dual SIM czy NFC. W obu znajdziemy też takie same akumulatory o pojemności 5000 mAh, ale jednak ładujące się z różnymi mocami. Realme 11 Pro osiąga moc 67 W, natomiast Realme 11 Pro Plus aż 100 W. Warto dodać, że odpowiednie ładowarki znajdziemy w kompletach. Są tam też silikonowe pokrowce chroniące tyły telefonów. Poza mocą ładowania, premierowe smartfony różnią się też aparatami fotograficznymi. W modelu Realme 11 Pro znajdziemy 16-megowy aparat do selfie z przysłoną 2.45, a także 100-megapikselowy aparat główny z przysłoną 1.75 i optyczną stabilizacją obrazu. Aparat ten jest dodatkowo wspomagany 2-megowym rozmywaczem tła. Z kolei w Realme 11 Pro Plus znajdziemy aparat 200-megapikselowy, oczywiście znów optycznie stabilizowany, z przysłoną 1.69, a do tego mam jeszcze 8-megowy aparat szerokokątny z przysłoną 2.2 i polem widzenia 112 stopni, a także 2-megowy aparat do makro. W tym modelu za selfie odpowiada już aparat 32-megapiksele z przysłoną 2.45. W opisie tego filmu znajdziecie linki prowadzące do galerii zdjęć, które wykonałem jednym i drugim telefonem po to, abyście sobie mogli te foteczki dokładnie obejrzeć. Czas przejść do cennika. Realme 11 Pro można kupić za 1799 zł w wersji z pamięciami 8128 albo za 1999 zł za wersję 8256. Z kolei Realme 11 Pro Plus jest dostępny tylko w jednym wariancie 12 plus 512 giga za 2399 zł. Oczywiście z okazji premiery 11 Realme przygotowało promocję, ale jej szczegóły to już znajdziecie w opisie tego filmu. Podobnie jak znajdziecie tam również link do recenzji tego topowego modelu, czyli Realme 11 Pro Plus. A na recenzję Realme 11 Pro zapraszam Was za kilka tygodni. I to tyle z premiery Realme 11 Pro i 11 Pro Plus. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, koniecznie obejrzyjcie recenzję tego najwyższego modelu. No i cóż, żegnam Was i zapraszam do oglądania naszych pozostałych filmów. Dzięki serdeczne jeszcze raz i cześć! Do zobaczenia!